Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Nie widzimy się po raz nie wiem który już w grze Loop Hero. A więc tak, na wstępie mam dużo ogłoszeń, jeśli chodzi o to, co się ostatnio działo, bo pomiędzy poprzednim a tym odcinkiem rozgrywek moich jest przerwa tak długa, że nawet nie pamiętam, kiedy ostatnio uruchamiałem tak naprawdę Loop Hero'a. Gdyż co, jak tamte odcinki były nagrane ze sporym zapasem czasowym. Ale tak, mniejsza z tym. Przejdźmy do konkretów. Pierwsza sprawa, co jakiś czas temu, nie jestem pewien, czy to był w tamtym tygodniu, czy dwa tygodnie temu, czy ile. Mówię szczerze, po prostu nie pamiętam, wiem tylko, że już sporo minęło. Został ogłoszony wersja testowa patcha 1.1, który ma wprowadzać nowe mechaniki, nowych przeciwników, nowe przedmioty, w ogóle nowości do gry. I tak, ja pozwolę sobie podgłośnie, bo nie wiem czemu, strasznie cicho mamy to wszystko. I tak. Nowości, super. W tym czasie ja dalej męczę się z zbieraniem Time Shardów na Astral Orba. I cóż, w tej kwestii mogę wam powiedzieć jedną rzecz. Ta gra mnie nienawidzi. Zobaczcie, ile mam wszystkiego innego. Po prostu farmię. I na pierwszym, i na drugim, i na trzecim. Na czwartego nawet nie ruszałem. I nic. Po prostu nie dropi. Więc ta. Dzisiejsza rozgrywka nawet nie wiem, jaka będzie. Ale zobaczcie, po prostu jakie piękne mam zapasy wszystkiego. Tego nie ma w ogóle. I tak, rozmawiałem z wieloma znajomymi. Bardziej bądź mniej. I jeden z nich powiedział jedną bardzo ważną rzecz. Dziękuję ci bardzo, tajemniczy wybawicielu. Słuchaj no, ulepszenie tego. Nie pamiętam, jak się nazywało. No, gimnazjum. No jest bardzo ważne, powinieneś to być jak najprędzej, ale jak masz takie problemy z tymi kulami, weź pierwszego alchemika. Uwierz, to co tu będzie dostępne jest dużo lepsze dla ciebie. I nie wiem co to konkretnie ma być, ale dobra, weźmiemy alchemika. Jeśli kiedykolwiek zarobię i te. W takim też wypadku dzisiaj powinienem powiedzieć, no dzisiejszy cel to będzie ekspedycja, w której zrobimy X, Y, Z. Tylko co to będzie konkretnie, nie wiem. Więc powiedzmy, że wezmę rozdział 4 dla samego wyzwania. Pozwólcie, że też wszystko powyłączam. I, a tak, pamiętam co jeszcze zrobiłem. Udało mi się nakręcić bardzo wysoki wynik na tym. Na ilości pętli, tam chyba 15 pętli nawet zrobiłem. I w końcu zblokowałem ostatnią kartę, którą znałem jeszcze sprzed czasów pełnej wersji, czyli na demie. Nie pamiętam, czy na mojej prezentacji dema dało się zauważyć, czy nie. Wiem tylko, że ją znam. Ogólnie mówiąc, Temporal Beacon. Bardzo dziwny budynek. Bardzo groźny, powiem wam szczerze. Mogę go pożałować, ale biorę. Bo chcę wam go pokazać, to jest jedna rzecz, i druga. Po części mogę się przyznać, że nawet go lubiłem. Bo tak. I dobra. Dzisiejsza rozgrywka będzie nekromantą, więc dwie oczywiste rzeczy. Pustynia też może być. Oczywiście gramy z kryptą, bo nic innego nie ma sensu. I tak, coś tu jeszcze wybrać. No, po oczywiste powody, biblioteka. Pole bitwy może się przydać. Cmentarzysko, las też, to oczywiście. Powiedziałbym, że ruiny tym razem sobie odpuszczę. To się może przydać. Czy jest coś jeszcze, co tak naprawdę bym chciał? Tak, wioski. O wiosce nie można zapomnieć. Chyba tyle. I tak. Wybaczcie za to. Jak już mam to przygotowane, to jeszcze tylko kwestia supply. Nie wiem, czy to było ostatnio, czy nie, ale patrzcie, ile mam tutaj też jeszcze nagromadzonych, łącznie z jakąś książką. I ogólnie właśnie też odbudowałem drugi magazyn, żeby mieć więcej miejsca na to wszystko. A ja jakoś tutaj powkładałem, nie wiem, czy sensownie, czy nie. W ogóle łóżko? Dobra, nie będę niczego zmienił, ale tak właśnie tym mam. Może warto byłoby też pobudować jakieś inne rzeczy. Więc w sumie może postawiłbym jakąś chatę. Wiecie, zobaczymy po prostu, jak one działają. Skoro mamy surowce, to też warto będzie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jesteśmy o jeden krok bliżej, by
z dumą nazywać nasz niewielki obozik, czy skromny obozik, wioską. Nawet jeśli jest to schronienie w pół wykonane z błota. Ale jesteśmy naprawdę ostrożni. Ludzie są naprawdę wykończeni. Zarówno fizycznie, jak i mentalnie. Trochę miejsca prywatnego, żeby nazwać domem, na pewno przyniesie trochę szczęścia. Okej, to nam odblokowuje z tego, co widzę, więcej miejsc w ogóle. I powiem szczerze, że mam dużo materiałów, więc mógłbym to ulepszać. Ale najpierw pozwólcie, że zbuduję jeszcze więcej chatek, tak chociaż z 3 w sumie. Będę pewnie potem tego żałował, ale nie będzie tutaj jeszcze jedna. Aha. O! Cóż. A więc to tyle. Teraz możemy schować nasze te namioty i opuścić te schronienia. Potrzebuję trochę czasu, żeby informować wszystkich. Nie ma wystarczająco domów dla każdego, więc będziemy musieli umieszczać kilka rodzin w jednym domu, ale nadal. Nadal przybliża nas to do cywilizowanego życia. Faktycznie, tamto poznikało. Faktycznie. Dobra. Zbudowałbym jeszcze jeden dom, bo czemu by nie? Niech będzie co tu. Powiem tak, te 3 domki wystarczą. Mamy teraz więcej miejsca na wszystko. Można, trochę przesadziłem, nie ukrywam. Ale tak, możemy dzięki temu pomieszczać więcej rzeczy, co definitywnie książka, o niestety idzie tutaj. A co? Mogę zmniejszyć ilość obrażeń przeciwko nieumarłym kosztem tej książki, chociaż nie. Dobra, łóżko. Bo wydaje się być dosyć sensowne. O, półka alchemiczna, nie zauważyłem, że udało mi się skromadzić drugą. Tak. Co to jest? Powiem szczerze, że tego nie kojarzę, ale wezmę. No to oczywiście też. A, już nie mam miejsca. No dobra, to taki kompletnik będzie. I w sumie może bym ulepszył te domy? Nie wiem, czy to ma jakiś większy sens. Chociaż nie, dobra, wiecie co? Najpierw kuchnię, bo w sumie kuchnia by nas ratowała. Cóż... Nigdy bym się nie spodziewał, że mój skromny namiot rozrośnie się tak bardzo. Przyciągając tak wiele atencji, osobiście jest dla mnie trochę dziwne. Z tego też powodu podzielę się z tobą moją, można powiedzieć, no, jakby to jest trademark, czyli tylko można powiedzieć, najbardziej sekretną, czy najbardziej spodowalną receptą. Jest ciężka i wymagająca. Wielu kucharzy odłożyło swoje noże, próbując ją zmasterować. Okej, więc ugotuj trochę wody. Wrzuć trochę meat dumplings. Nie wiem, czy to jest pokrojone mięso czy coś, ale okej, trochę mięsa powiedzmy. Kiedy zaczną pływać, to odpowiedni moment, by je podać. Aha. Idź i użyj tej wiedzy dla większego dobra. Okej. I patrzcie, już nie możemy... Nie możemy już więcej ulepszyć kuchni. Okej. W takim też wypadku, może warto byłoby ulepszyć trochę... Jak to się nazywa? Chałupy. Chociaż nie wiem, czy to ma jakiś większy sens, więc tak... Tutaj nie mamy szans. Mogliby ten obóz ulepszyć, chociaż... O nie, już nie mogę. Żywność się kończy. Dobra, to wiecie, sprawdźmy, czy możemy tu. A możemy nawet. Jedno wskrzeszenie dodatkowo. No to weźmiemy, zawsze będzie bezpiecznie trochę na wyprawach z tym jednym wskrzeszeniem delikatnym. Obserwowałem ludzi. Na początku kładli się, a potem zaczęli się podnosić, chodzić. Aha. Przynosić kawę? Przekonujące coś takiego. Mogę ciebie pilnować też. Nie możesz, przynajmniej nie musisz się kłaść. Musisz iść. Trochę dziwny tekst, nie umiem też przetłumaczyć i... Okej.
Czyli to w skrzyni to będzie mocniejsze, ale mogę więcej kamienia. Dobra. Sprawdzimy to kiedyś. I mogę ulepszyć chociaż jeden chałupę? A, mogę. Dobra, to coś zrobię. Nie możesz sobie po prostu wyobrazić nawet, jak bardzo ci ludzie są szczęśliwi. Dokładnie wczoraj ich dom, ich ściany, ściany ich skroń były zrobione z błota. A teraz żyją w prawdziwych domach. Czy mogę być określony teraz burmistrzem? Oj, nie tak szybko. Możemy sobie poradzić z apokalipsą, ale nie z kolejnym politykiem. Okej. Okay. Fajne teksty. I kamienia brakuje. Ale dobra, udało nam się zrobić dużo i spędziłem tam minutę, ja dalej siedzę w obozie. A coś nowego się pojawiło? Nie. Nic nowego. W takim wypadku już teraz z czystym sumieniem wyruszamy na wyprawę. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Oczywiście jako, że zdobyłem w końcu to wszystko, co tam było. Czyli inaczej mówiąc, później ulepszym. W końcu mamy efekty tych, jak to się nazywa, no, odpowiedniego wyposażenia dla każdej klasy. I tak. Rozdział czwarty, prawdopodobnie ostateczny, patrząc na to, że na tej stronie związanej z bossami zostało jedno wolne miejsce. I tak. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Nasz cel równie oczywisty co ciągle. Powiem szczerze, nie mogę się doczekać wersji następnej. Naprawdę z wielu powodów. Chociaż głównym z nich zdecydowanie będzie to, że właśnie miałem dodać jeszcze bardziej przystępne przyspieszanie tempa rozgrywki i inne takie rzeczy, więc no. Będzie super, jak się już pojawi, ale póki co ze względu na to, że zapis prawdopodobnie będzie kompatybilny i mogą być spore problemy. Wiecie, wolę się wstrzymać, grać w stabilnej wersji. Ale jak tylko wyjdzie wersja 1.1, jestem skłonny nawet zacząć od zera rozgrywkę. Po prostu teraz wiedząc już, co trzeba robić, żeby szybciej progresować i tak dalej. Oczywiście wiem, że to będzie ciężkie na początku powrócić do korzeni i w ogóle. Chociaż z drugiej strony mogę być, jeśli mam być z wami szczery, to wiem, co zrobić naprawdę. Teraz już rozumiem grę dużo bardziej niż wcześniej. Z tego też powodu wydaje mi się, że nawet jeśli bym musiał po prostu zacząć od zera, nie byłoby aż tak źle. I teraz tak, księgarnia. Tu jest dobre miejsce na księgarnię. Tak. Jest dobra, więc postawimy. I mam niby dwa lasy i pustynię, ale nie. Tym razem idę za polityką ustawiania tylko pól wyższej jakości. Bo jak już mamy coś robić, to wiecie, chciałbym, żeby to było sensowne. A nie na zasadzie po prostu już napcham byle czego, potem szybko się pojawią bossowie i będą problemy. Oczywiście rzekę, kiedy tylko będę mógł to układem, żeby potem nie płakać, że straciłem jakieś pola rzeczne. A w ten sposób przynajmniej będę już ułożony wszystko tak jak chcę. Jak zaczną się już pojawiać moje lasy, to będę szybko to sobie narobić. Dobra, i teraz tak. Tak, tak. Mógłbym tutaj teraz długo pociągnąć i w sumie tak nawet zrobię długo pociągnąć, tak? Jakoś coś, dobra. I tak, Sand Dunes, to już jest to wyższej jakości, więc kładziemy. Cmentarzysko, niech będzie tutaj. Za bardzo nie wadzi. Fiket, co ok, oczywiście. Najlepsze miejsce, bo już dostaję za niego. Nawet nie wiem ile procent. Albo 8, albo dostaję trochę mniej, ale... Oj, nie zdążyłem, straciłem parę fajnych kart. Dobra, trudno. Pierwsza wioska. Pierwszą wioskę postawiłbym gdzieś tu. Jak tylko się pojawi jakiś wampir, oczywiście wampir dałem tam. Ewentualnie mogę dać niby tu, ale... W sumie nie wiem, czy bardziej chcę wampirzych magów, czy bardziej chcę mieć ulepszoną wioskę. Dobra, jeszcze pomyślę. Kolejna księgarnia, super. Super, kolejna okazja. A cmentarz kolejny, oczywiście, że tu. I teraz tak, kolejny Sand Dunes, dobra. Kolejny Ficket. Powiedzmy, że postawię go tutaj. Różnicy to nie robi za dużo, więc no. I dobra, to ogólnie to może go zrobić w ten sposób, żeby po prostu była do granic możliwości. Więc tak, las mogę postawić w dowolnym miejscu aż dotąd. W sumie tak, chociaż nie ma sensu tutaj ich ustawić w pierwszej kolejności, skoro i tak rzeka będzie tu ich oklała tylko jednokrotnie.
A tu są pola, które będą okalane kilkukrotnie. Dobra. Nie, jak będzie i tutaj. No i w sumie skończyły się karty. Ja nie wiem, czy zło. Dobra. Mniejsza z tym. O, super, 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 super. Rzeka. Póki mamy rzekę, też kładziemy. I zobaczymy, co dalej z tego wyniknie. W sumie odzwyczaiłem się już od grania w Loop Hero. Tak po części. O, okej. Okay. Poziom szkieleta wyższy. Zdecydowanie przyjemne. Gorzej tylko, że nawet nie mamy poziomu drugiego, ale jest druga pętla. Może to być zgubne. Tyle samo tak speedu, jakieś inne efekty i summon quality. Biorę, oczywiście. Nadal nie jest to może przedmiot marzeń, ale nie ma co narzekać. Koinifikat i pustynia na przemieszanie, bo jak mówiłem, nie chcę tych kart podstawowej jakości, że tak to nazwę. Tylko jakość premium tym razem. O, Battlefield, o, super. Pole bitwy. Ma dosyć ciekawe efekty. I fajnie, bo nałożę na siebie dużo ich. Aby rozrzucić się po całej planszy, mieć duże szanse na pojawienie się tych duchów, od duchów i tak dalej. W sumie... Ja widziałem się, że można zdobyć dzięki temu wszystkie złote karty. Na jednej planszy w tym samym momencie. Więc no. Sand Dunes, czyli to oczywiście idzie. Forest Out. I Temporal Beacon. O, ja go bym chciał postawić tak, żeby dużo pól pokrywał. Ile znajdę odpowiednie? Idealnie. Ryzykowne, nie ukrywam, ale idealne miejsce, naprawdę. Jak już aktywuje się Temporal Beacon, to będzie super. Gorzej z tym, że prawdopodobnie nie skorzystam z jego benefitów w żaden sposób. Bo żeby dobrze z niego skorzystać, o, oczywiście skrzynia pusta musiała się trafić. To prawdę mówiąc, trzeba po prostu mieć po pierwsze farta. A po drugie... Co to jeszcze? A, po drugie trzeba mieć też potężne ataki. Bo sprawa z tym Temporal Beaconem jest taka, że to, co się tam pojawia, jest ulotne. Utrudnia trochę walkę, okej, okay, ale co, nie problem. Ale jest mocno ulotne. Więc tak, rzeka może płynąć dotąd, żeby tutaj tak zakręcić. Dobra, czyli... muszę... Dobra, jeszcze trzy razy mogę dostawić rzekę. Postaram się zapamiętać, jeśli nie zapamiętam, to po prostu, jak tylko dostanę jakiś raz fiket, to... dostawię w miejscu granicznym, żeby potem nie zlamić. Bo wiecie, znając mnie, to zlamienie jest oczywistością. O, super, więcej obrony, jeszcze jakieś dobre efekty. O, właśnie mam lepszy fiorek, czemu go nie ubrałem wcześniej? Jeden punkt, co prawda nie daje prawie żadnej różnicy, ale jednak. Nie, nie zmieniamy. O, dostałem pole rzeki, super. I właśnie o tym mówię. Widzicie? Uciekł. Właśnie o tym mówię. No to cyfrogowie w sumie, nie wiem, czy jest z nimi jakiś dialog, fabuła, cokolwiek więcej. Wiem tylko, że oni się pojawiają w tajemniczych okolicznościach, są w sumie. Mówiąc szczerze, to tyle, co o nich wiem. No, to są ich też efekty, bo w sumie ich... Nie będę ukrywał, nawet nie znam. Wiedziałem tylko, że oni... Dajmy, jakby to nazwać, ochronę. I co jest tu jeszcze? O. Ciekawe efekty. Więc tak, najpierw to, że dałem tylko osłonę. Drugie, miałem szansę otrzymać tylko jeden punkt obrażeń. Albo miałem szansę otrzymać 150% obrażeń. Fajne. Tracker. Okej. Okay. To trochę jest nieciekawe, że obniża nam wszystko. I co? Czas się cofa? Okej, wiecie co? To było dziwne. No i tu jest taka też właśnie... sytuacja właśnie z nimi, że widzicie. No nie pamiętam, czy jeszcze mogę dołożyć. Chyba mogę. Idealnie po prostu na styk. Więc będę się pamiętać, że teraz następna rzeka, którą postawię, już musi być tą ostatnią. No niestety, jak widzicie, uciekamy mi ciągle. O, dobra. Wiem, że to jest głupie, ale postawię już tutaj, żeby po prostu pamiętać. Zresztą sobie tak obiecałem nawet, że to zrobię, więc powinienem to zrobić w ogóle. A dobra, tutaj wioska. No niestety się pojawiają ci. Okej, to zostawię na obóz na później. Bo nie mam, przebacz, muszę po prostu być gotowy na to, że jak się lisz pojawi, to tylko właśnie taka ilość rzeczy z obozu może mnie ocalić. I teraz tak, tutaj nie ma nic, nic przydatnego. Tu natomiast super. Czyli... za pierścionki, które może byłyby przyjemne, ale poza tym to... Nie.
Nie ma co ich po prostu brać, bo to tylko będzie nam przeszkadzało bardziej niż pomagało. I w sumie teraz... Mogę szczerze powiedzieć, że czuję, że cokolwiek by się tutaj działo, mam szansę trochę coś osiągnąć nawet. Patrząc na to, ile będziemy mieli wskrzeszeń. Na przykład patrzę, do surowce już znowu wlatują. Okej, teraz to. Tutaj niech będzie. Bo czemu nie? Dobra. Wierzę tylko, że moje szkielce nadal są na bardzo niskim poziomie. W sumie tak stwierdzam, że może lepszym wyborem byłoby tutaj granie łotrzykiem bądź wojakiem. Pod jakimkolwiek by to nie było względem, po prostu bym mógł szybko bić. Muszę stwierdzić, może bym łapał wtedy tamtych. A tak to niestety. Cokolwiek za nich się dostaje. Przecież podkreślam cokolwiek, bo... Prawda jest taka, że chyba nigdy nie udało mi się go ubić. Tak? Chyba nigdy. Tak, nawet to jest bardzo prawdopodobne, że nigdy, dosłownie. Zero razy go pokonałem. Nawet sens. Cokolwiek tam za niego jest, może być tego bardzo warte. Gorzej tylko, że no, mam słabe szkielety i jeszcze nie atakują. Nie, ale widzicie, no, 1,79 na czwartym lupie, no. To po prostu, to podejście chociaż wydawało się super, no, raczej nie ma przeszłości. To jest charakter przedmiotów, które dostaję. O, jakiś przedmiot w ogóle taki, który całkowicie nie znam. Ale to muszę wymienić w ten sposób, bo niestety no, innej opcji nie widzę. I to jest stół obiadowy. Plus 1 razy pętla HP za przechodzenie pola obozowiska. Czyli coś, co jeszcze bardziej będzie zwiększało mi HP-ki. Fajne, fajne. Chociaż niestety sytuacyjne. Nie ukrywam. No i uciekł, oczywiście. Tam. Prawdopodobnie, jeśli zaraz nie dostanę czegoś, co naprawdę mi pomoże z sytuacją moją na tym polu bitwy i w ogóle, to będę się zrezygnować z tego podejścia. Dobra, pierścionek trochę lepszy, ale poza tym to nic takiego. A wisiorek daje quality, ale mniej życia, co jest ryzykowne. I tu mam 2,1 z quality jakiejś innej rzeczy, tu mam 2,77. Wezmę to szczerze. Surowa moc po prostu jest teraz ważniejsza niż jakieś inne efekty. Plus to by nie dało trzeciego. Więc no, tym bardziej. A, od razu uciekł, super. Po prostu super. Nawet nie miałem okazji to zrobić. Dobra. A, super. Szczeliszu się pokazuje z milionem swoich pałaców. Które tak naprawdę mi zepsuły, że... No nieźle. No nieźle. Teraz by się przydał chociaż jedno Oblivion, by mógł ratować swoje położenie rzeki. A tak to niestety... I fikę to stracił. Smutne. Ale dobra, przeżyję. Okej. Okay. Chyba chcieli go uderzyć, ale niestety wyszło jak wyszło. Jeżeli tak zdążył uciec. To jest lepsze. Więc biorę. I tak. O. Jest poziom, dobra. Jest poziom. Za drugi szkielet wezwany będzie zwiększał mi magiczny pancerz. No. Aż zbyt cenne, żeby z tego nie korzystać. To jest tak. Nawet nie wiem, gdzie mam to dostawić, więc powiedzmy, że to będzie gdzieś tutaj. Dlaczego nie? Szkoda tylko, że nie atakujecie ich. Chciałbym po prostu, wiecie, chociaż raz go pokonać, zobaczyć, czy coś fajnego za nich wypada, czy nie. Gdyż może w encyklopedii coś o nich jest. Mój błąd, mam 30 parę książek, nie sprawdziłem tego. No cóż. I wychlał miksturę. Chociaż nie czuję, żeby to było potrzebne. Dobra. Sun Dunes, super. A, las. Niech będzie tutaj, bo czemu nie. Jeden, oczywiście. A, teraz będzie 42, czyli teraz jest to większy. Ale niestety i tak zdążył uciec. I co? I teraz pałac Lisza już blokuje dalszy obrzekę. No niby oczywiście zrobić tak, jakieś inne głupoty robić, ale... Nie czuję, żeby to miało sens. Wolę nawet, szczerze mówiąc, się bardziej pomęczyć
z czekaniem na Obliviona, żeby usunąć ten pałac, niż po prostu przekierować jakoś dziwnie rzekę. I to zmniejszy znacznie skuteczność lasów, które chciałbym tam ustawić. Więcej ani pancerza, nie jestem przekonany, bo to jest tylko 7 punktów. Tutaj jeszcze mniej, więc tym bardziej nie. Kolejne pole bitwy. Czemu nie? Fikety oczywiście. Fikety są super. Uwielbiam je. Co prawda przydatniejsze są dla łotrzyka bądź wojaka niż dla nekromanty, tak szczerze mówiąc, ale nie ma co czekać. I dobra, mniej obrony, ale przez demoks szkieletów. Trochę to kopnie, ale niech będzie. I zdecydowanie porzucamy quality na rzecz tego. Gdybym nie zmienił, to już miał czwórkę na moc szkieletów, ale... No, teraz przynajmniej mogę mieć więcej szkieletów i właśnie jest to, o czym mówiłem, nie mogę postawić rzeki w żaden sposób. Więc trzeba poczekać, aż po prostu wtedy będziemy naprawdę obliwiona. Więc ja, nie jest zaleźć nic ująć. O ile dożyjemy momentu, w którym możemy dostać obliwiona. Ser, jakieś inne rzeczy. Widzicie już, metal jest, inne rzeczy są, ale... Co ja będę marudził? Nawet nie trafiliśmy jednego wroga, który mógłby nam przekazać te wszystkie fajne rzeczy. A co jest Space Shardy, czy co to tam jest? Nawet nie chcesz wiedzieć. Nie ukrywam, trochę się zawiodłem na tym podejściu. Liczyłem, że tak ci przygotowałem takie mam ambitne plany, że coś będzie z tego dobrego i w ogóle wyszło jak zawsze. Kolejny z Max Skrotosem. No ja potrzebuję poziomu też, a nie tylko ilości. No niestety, pierścień super, ale muszę odmówić. No i zaraz wielki moment. Zobaczymy, co z tego w ogóle wyniknie. Chociaż tak, to, że wielki moment... Musiałem. To, że to wielki moment to jest jedno, w sumie drugie to jest sama kwestia tego, że zaraz się pojawi kolejny boss. Jeszcze nic nie osiągnęliśmy kwestii pierwszego. Także no. Okej. Mam dwa wskrzeszenia w sumie. Bo jedno tutaj. Jedno tutaj. Nie, zostajemy. Cokolwiek by miało być. Zostajemy, może uda się pokonać. Jak to jest możliwe, zamknij się, mam sprawy do dokończenia. Moja największa nadzieja jest w tym, że po prostu szkielety będę wzywał. Może go takiego trafiać szkielety zamiast mnie. Tak, w szkielety. Okej. Nawet nie dano mi opcji, czy mogę się wskrzesić, czy nie. I tak to raczej nic nie da, przegraliśmy serce większość rzeczy. Niestety. To, że klejesz mikstury, bohaterze nic nie zmieni. No, blisko było, niestety się nie udało. Wstecy. Trochę tego, chociaż. Czy mi na tym zależy? No, stołu trochę szkoda, ale poza tym co? Nie. Więc tak, tym razem przygotujmy może inną postać, spróbujemy ponownie. Ale tym razem... W sumie tym razem wezmę wojaka. To znaczy, że bierzemy arsenał zamiast... krypty. Magro, to jest oczywiste, że krypta na wojaku jest trochę bardziej ryzykowna. Ma niby super wskrzeszenie, ale z drugiej strony no, nie dostajemy w ogóle HP za zbrojki, a zbrojek wojak, no, dostaje dużo. Chociaż z drugiej strony arsenał, co on powodował? A, no także no, jak nas uderzą, to my oddajemy im obrażenia. Dobra, niech będzie w ten sposób, w sumie mógłbym niby coś tam zmienić jeszcze. Nie wiem, czy pustynia byłaby najmądrzejszym rozwiązaniem. Ale może. A, jeszcze co zrobił? W sumie. Czemu nie? Może tym razem nie być aż tak źle z tym wszystkim. Więc tak, zmieniam jeszcze na wojaka. I dopóki pamiętam, encyklopedia. Zobaczmy, czy coś jest coś jeszcze. Jakieś jedno pole, którego nie znamy. W sumie nawet nie wiem, czym to może być. Czy może inaczej, nie kojarzę. Jak widać, tu jest dużo różnych informacji. Niektóre mam wykupione, inne nie. W sumie mogę wykupić tutaj. Jeśli chcecie, sobie zatrzymajcie i poczytajcie. Ale zanim tak się zapędzę, pierwsza sprawa, widzicie, tutaj właśnie jest pokazane. Jedno miejsce tylko zostało, wszystko mam wykupione o wszystkich bossach. I tak, teraz gdzie to było?
Co chciałem? Powiem szczerze, nawet już nie pamiętam, co ja chciałem sprawdzić. A, dobra, on. Co on może wy... Oczywiście. Co innego mógł on wyrzucać niż to, czego potrzebuje? W sumie nawet... Tam, bez komentarza. Wykupię tutaj, wiecie co, wszystko, ale... Czego ja się mogłem spodziewać? Dobra. Mam nadzieję, że moja męczarnia będzie opłacalna, jak już dostanę tego alchemika. Cokolwiek on robił, tam funkcja alchemii, jakieś inne tworzenie biżuterii, super, tylko wiecie, no... Nie jestem aż tak przekonany co do słuszności tego wszystkiego. I tak, wiem, że mogę powykupować więcej, ale... powiedzmy sobie szczerze, że nie za bardzo mi to obchodzi. Więc tak, w tym momencie... zobaczmy może jeszcze tylko, co jest potrzebne do ulepszenia tego obozu. Trochę żywności i trochę tego. Szybko zrobimy. Dobra, ekspedycja numer 2. Nie nekromantom wojakiem. Czy coś bym tu zmienił dla wojaka? Szczerze powiedziawszy, no... Dobra, głupi jestem, wampirów nie miałem aktywnych. Ja się dziwię, czemu się nie pojawiały wampiry. Oczywiście. Wampirzy mogą być jedna nadzieja dla nas, żeby cokolwiek osiągnąć. Jeśli chodzi o kwestię magii, więc ta... Arsenał. Zostawi od razu, czym by nie? Zawsze to jeden mniej... ten, jak to się nazywa. Jedno mniej miejsce na pojawienie się tych... No, tych od tego, jak to się nazywa, no. Od Lisza, pałaców. A, to oczywiście też, tak. Delikatne zwracanie obrażeń. Jakaś dobra tarcza jest ta? O, dziwnie to powiedziałem, ale tak. Ale takie same efekty, tylko że ma trochę do kontry uniku. Oczywiście, że wezmę. Wampiry, super. Bo czeka też taka niewielka ta pętla się trafiła. Zaskakujące wręcz. Dobra, mniej HP, ale inne efekty. Ja z tym jeszcze pomyślę. Pierwszy fiket, super, tylko rzeki nie dostaliśmy nic jeszcze. Nie jestem jeszcze tak przekonany, chociaż dobra, wiecie co? Postawię już standardowo tutaj. Niech będzie. Village, wioska. Od razu tak zrobię. Może to była największa głupota, jaką mogłem wykonać, może nie. Mniej obrażenia, ale regeneracja, nie. Póki co nie mam niczego takiego cennego, co by się opłacało robić. Dobra, pierścionek, cokolwiek on daje, jest opłacalny, bo żadnego póki co nie mam. Dobra, super, pokonany. Lepsze. Tak, pole bitwy. Fajnie byłoby teraz dostać drugie pole bitwy, bo to by zablokowało już te trzy pola przed wyzywaniem pałaców, co by znacznie słabiło znowu Lisza. Ale cokolwiek z tego wyniknie, to... No to wiecie. Nie jest aż tak istotne. Ło. Ile kart. Dobra. I od razu pełna kula, no. Nieźle. Dobra. Póki pamiętam, czy niby coś chciał, co prawda bym chciał rzeki, ale... Może ze względu na to, jaka jest charakterystyka tego... Lisza, to po umieszczeniu, czyli też trochę pustyń, byleby tylko jak najszybciej to zrobić. Oczywiście mówię o tych wysokiej jakości. Podkreślam, nadal nie chciałbym... ten, aktywować sobie tych słabszych. O, tutaj nie ma dwa wampiry na jednym polu. Dobra, tutaj jest bezpieczniej. Co? Bardzo niebezpiecznie to będzie, ale... Co zrobić? Ja to robię wszystko, co tylko można, żeby spróbować jakoś to przetrwać, przeżyć, wygrać. Idealnie. Kolejna rzeka. Oczywiście. I reszta pól jest na przemian, tylko dostanę bibliotekę. Przy okazji, patrzcie, ile już mam procent poziomu. Jeśli będę miał trochę farta, to może nawet poziom od razu dostaniemy. No i patrz, no było tak blisko. Oczywiście musiał uciec, tak. Bo gra mnie nienawidzi. Dobra. Broń lepsza, zdecydowanie, więc biorę. I teraz tak, hełm 6, 2 magiczne, 4 uniki, 4 wampiryzm, 6, 3 do wszystkich, regeneracja. Wezmę to. Jakoś tak bardziej preferuję ogólne statystyki. I ucieknę. Bo oczywiście bohater jest idiotą, nie chcę tego jak trzeba. Ja tutaj też postawię, bo czemu by nie. Poza trochę mi to komplikuje sprawę z rzeką, ale no, nie ukrywajmy. Rzeka nie jest najważniejsza.
Dobra, teraz tutaj tak zrobimy rzekę, co ustawiam lasy. Jakoś to będzie, dobra. Kolejny lasek można postawić. Coś jeszcze z takiego do postawienia? Nie, wszystko jest na przemiał. Sam. Dobra. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Kitchen knife, czy mieliśmy już to? Tak, chyba też mieliśmy. Dobra, to tutaj, to tutaj. Resztę dalej na przemiał. I strasznie spokojna sytuacja, muszę przyznać. Jak na to wszystko. Jeszcze tutaj nie zobaczyłem. Mniej pancerza, ale mam jeszcze tam jakieś takie inne, nie. Tutaj 7 mniej życia, ale jakieś inne efekty. O, nie, nie. No niestety, póki co rozgrywka będzie bardzo powolna, spokojna. W sumie już mam pół godziny, a jeszcze prawie nic nie zrobiłem. No cóż, smutne tutaj. Dobra, Sand Dunes, więc chcę. Ten ponownie nie powiedziałem, tak. Mało mnie interesuje, jak to wyjdzie. To tak, żeby po prostu miał zasięg na to. A las ten tu postawię w ten sposób. I lecimy. I w sumie, no, ze wszystkich rzeczy, które są po prostu w najnowszej aktualizacji, tak jeszcze dodam na szybko, muszę wam przyznać chyba najbardziej, jak to się nazywa, nie mogę się doczekać pewnej jednej konkretnej rzeczy. Dobra, to już mówi, buduj wszystko, co wlezie. Bo wyobraźcie sobie, będzie taka bardzo fajna funkcja, jak jeszcze większa, jak chyba już wspominam, manipulowanie przyspieszeniem. Nareszcie po prostu będzie można ustawić sobie razy 4 naturalnie, po prostu bez manipulowania w pliki gry, które, jak się dowiedziałem, mogą zablokować niektóre achievementy, niektóre rzeczy, jeśli się manipuluje. Przy czym nie wszystkim to blokuje te achievementy, tylko niektórzy się to skarżą, ale no. Mniejsza z tym, postawiamy fikety i inne takie rzeczy. I tak, powinno poczekać, aż przejdzie dalej, żeby dostać już więcej expa. Bo tak, wziąłem oczywiście najlepsze perki, jakie istnieje, który po prostu zwiększa ilość tych, jak to się nazywa, zwiększa ilość expów w zestawieniu wszystkiego. I dobra, mamy już też najważniejszą kartę, która istnieje. Nie, dobra, 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 dawaj, dawaj, dobra! Udało się. Poleciały książki. Oczywiście, że poleciały książki. A, nie mogło być inaczej, dobra, lepsza zbrojka, zdecydowanie lepsza. No sam nie będę tutaj czekał. A, pętla numer 3, dobra. Mogę już stawiać spokojnie rzekę. I inne rzeczy. Tam, tam. Książki. Nie wiem, no tutaj mi to wielkie już nic nie robi. I to ja wiem, że najrozsądniej to byłoby stawiać wszystko, co się tylko da. Ale czy ja wiem, czy ja to powinienem robić? Nadal czuję, że mimo wszystko, co by się działo, nie działo, lepiej będzie stawiać tylko te takie najlepsze rzeczy. A te słabe jakości nadal tylko po prostu przetrzymywać na przemiał. Okej, kolejna księgarnia. Ta niech będzie już przy wampirze. Na wszelki wielki. Pole bitwy. No, mówiłem. Najlepszy ruch, jaki mogę zrobić, żeby zablokować Liszowi przemiany. Okej, to. Kolejna rzeczka. Super. I mamy perka. Czy jest jakiś naprawdę dobry? To. Fajne, ale nie jestem aż taki pewien. To. Zmniejsza szansę po prostu wrogów na to. Czy daje mi szansę na to, że wrogowie nie będą mieli niektórych zdolności. No, ten akurat miał. Jedną usuniętą. Nie wiem, co do końca było. No, myślę, że po prostu nie jestem pewien, ale no. Nie wiem, nie ma to znaczenia, ważne, że nie ma tej zdolności. I okej, okay, jeszcze więcej odnowię tych oddawanych obrażeń, więc oczywiście, że to zrobię. Slime też ma mniej. Ten tylko zostawię na rzecz, czy to zabiera tą najnowszą zdolność, czy w ogóle losowo całkowicie. A dobra, tym razem tej zdolności nie masz, następnym razem innej nie będziesz miał. I tak dalej. Szczerze? Może kiedyś to sprawdzę. Dobra. Mogę też pojechać tak, w ten sposób. Czy to ma sens? Nie wiem, ale pozwólcie, że po prostu zobaczę, czy coś się stanie, jeśli przejdzie obok pola bitwy. Bo wiem, że są różne dziwne synergie, więc może coś naprawdę z tego wyniknie. Dobra. Póki co skup się. Gwiezdny klucz na rozgrywce. Okej, okay. 7-10, to jest 9-13, oczywiście jeszcze będzie lepsze. Tutaj mamy coś, co daje więcej pancerza. Więcej na unik, okej, okay, super. Kolejna pustynia, dobrze, dobrze. Fiket. Uwielbiam fikety, więc no, nawet nie będę narzekał. No i mamy liszę.
który postawił 3 pałace. 3. Widzicie? Tak to obwarowaliśmy, że po prostu nie dostał żadnego pałaca prawie. Więc no, jest dobrze. O, kolejna rzeka, dobra. Jeszcze tylko jedna i zobaczymy, czy ma jakąś synergię. Na życie to po prostu będzie po raz kolejny jakieś nietrafione coś i tyle. Mogę już tylko nie tam rozstawiać. Wioska. Czy chcę ją zrujnować? A, dobra. Będę tego żałował, ale tak zrujnuję. I teraz tak. Czy muszę usuwać jakiś pałac Lisza, czy niekoniecznie? Będę przecież zaraz przez jakąś bibliotekę? Nie, dobra, to jeszcze mogę się wstrzymać i pomyśleć trochę, co chcę z tym zrobić. Dobra. Okej, wypił miksturę, co nie jest dobrym znakiem. Chociaż bohaterowie w różnych dziwnych momentach piją te mikstury, więc może to jeszcze nie oznacza nic tak naprawdę. Nie dać, że też jest na pograniczu wytrwałości z prędkością ataku. Wiecie, nie to, żeby to był jakiś wielki problem, ale warto po prostu zapamiętać sobie, że bohater już jest na pograniczu swoich możliwości. Co oznacza, że mogą się stopować z rozstawieniem lasów. W ciemności już na ten moment może się pojawić Ewilcz, który być jest zabójczy definitywnie dla naszego bohatera. Więc ja, chyba najmądrzej będzie już teraz się powstrzymać z dalszymi lasami i skupić się na rozstawianiu innych rzeczy. Co oznacza, że może pora zacząć pustynię kłaść przy rzece. W ten sposób spadam spowalniał swoje ataki, ale ataki wrogów też. Przeżył swoje połowę, a wrogów... no, pełną wartość tego. I proszę, kolejna rzecz zdobyta. Ej, te. I teraz wielki moment. Czy to coś robi? Wzywa syrenę raz na... Syrenę raz na pętle i jeszcze skrzynię i nie mimiki. I dalej mogą być duchy, okej. Okay. O, przy okazji kolejny poziom. Co my tu mamy? To jest leczenie, czyli szansa na zdobywanie pełnych surowców. O, wiecie co? Ze względu na charakterystykę tego, to wezmę to. Normalnie bym wziął to z dodatkowymi surowcami, bo oczywiście super i w ogóle. Charakterystyka tego poziomu jest taka, a nie inna, że... Często mogą być sytuacje, w których będę ginął szybko, tak to zawsze to dodatkowe leczenie, jak przechodzę, może mi po prostu uratować. A jakiś dobry pierścień? Nie, nie. I to też nie. Dobra. Dwie rzeki. Powiedzmy, że tak teraz zakręcę. I tak, kolejne ton. Dalej będę ustawiał tutaj po prostu, ile wlezie. Oczywiście na każdym polu nie będą się pojawiać, bo niektórzy są wampiry w zasięgu, jak wiadomo, oni nie lubią wampirów. Tak było przynajmniej w opisie, nie wiem, czy o tym wspominałem. I teraz tak, pierścień, czy on daje coś dobrego? Nie. A nadal nic cennego na tyle, żeby to używać. Ta. Super, sans dion. Wicked. Mówiłem, że nie są już takie potrzebne, ale czemu by nie? Jak dałem, to skorzystam. Ubi. Dobra, ubi. Jeden. Jeden kawałek, ale jest. Jest kawałek i to się liczy. Okej. Okay. Taki sam efekt jak obecnie, tylko że jeszcze dwa magiczne obrażenia, więc no, oczywiście skorzystam. Dwa fikety. I zaraz będzie Evillage. Okej, nie ma Evillage. Ze znakiem zapytania, więc... Dobra, uderz go, uderz, proszę, uderz w tamtego. Ucieknie. Było tak blisko. Niestety. W tym momencie też już nadchodzi starcie, więc... Dla świętego spokoju, żeby potem nie narzekać na siebie i na innych, usunę to. Nie będę przy okazji móc zrobić sobie kolejny ten. Dobra, pokonany i dostałem kawałek. Więc no, faktycznie, z nich się nawet da dofarmić, jak teraz to odkryłem. Fajne. Nie zmieniamy. No i trzymajcie kciuki, żeby się udało. Mam co prawda jedno wskrzeszenie, ale słabe. I tak jednak kliknę stay. Są dwa, więc powinno się udać. Dobra, jak to możliwe? Zamknij się, tak. Jest to 4, więc nadal groźnie, ale no tutaj mamy 500 coś życia. I jeszcze nie bije zawsze tak dużo. Ta, tym razem powinniśmy spokojnie go pokonać. Dobra, udało się, tak. On będzie narzekał. Nie rozumiem, tak. Następnym razem spróbuję czegoś innego. I rozgrywka toczy się dalej. Okej. Okay. Nie będzie magicznych obrażeń 6, ale i tak wezmę. I czy coś jeszcze tutaj warto byłoby wymienić? Nie, chyba nie.
Dobra, kolejna pustynia, która jeszcze bardziej zmniejszy HP wrogom i w sumie mi też. I zaraz nowy wróg. Dobra, ubity, ubity. Oczywiście, że nie dałem czego fajnego. No jakby inaczej. I teraz syrena. Jak one działają? Dobra, ma duszę i jest żywa. Okej. Jeśli jest jakiś ktoś, kto ma liquid, niestety jest, to on dostaje więcej do uniku. Protected. Okej. Czyli ataki na nią często będą przeskakiwały na kogoś innego. Co trzecie tak nazywa jakąś meduzę? Tak, chyba to jest meduza. Jellyfish, nie, jellyfish to definitywnie meduza. Więc ciekawa sprawa. O, jest jellyfish. Jest nawet nie jeden jellyfish, a dużo. Okej, jak to działa? Liquid. Okej, ambush, czyli pierwszy atak jest krytyczny. Okej. 30% zaatakowania wrogów, okej. Prezes, a, bo ducha mamy przy okazji. I co to jest? Legioner? O, większe obrażenie zadaje z każdego, który ma tą samą zdolność. Oj. Okej. Ciężka bitwa to była. Ale powiem wam szczerze, nie czuję, żeby syreny były aż takie groźne, jak niektóre rzeczy, które spotkałem właśnie w takich specjalnych sytuacjach. Okej, magiczne obrażenia takie same. Atak speed z regeneracji, było jedno więcej. Okej, wezmę. Tam. Tylko to tym razem tak naturalnej wioski postawię. Nie chcę już niczego więcej. A jest jakieś miejsce, w którym nie będziemy. O, niestety. Pojawi się bandyci, tak? Dobra. To tak. Coś czuję, że niedługo będzie Evilage, więc póki co się wstrzymam z tym. I do kolekcji kolejnych. Dobra. Tak blisko było. Ale i tak jest sukces, mamy przynajmniej chyba time shardy. Jeśli nie mylę, dwa miałem już wcześniej, więc jeśli idę tym tokiem, to brakuje mi chyba 6 na pierwszy. A ja potrzebuję dwie kule na tego alchemika, który ponoć naprawdę będzie dla mnie dobrym wyborem. Nadal powiem wam szczerze, nie wiem czemu tak ludzie twierdzą. Są w sumie ludzie bardziej ten jeden znajomy. O nie, aż ja to już oczywiście dołączył do bitwy. No, dwa razy z rzędu. Trzy razy z rzędu, no to już było wredne. A to już okej. Powiem szczerze, że to jest bardzo... O, okej. Nie wiem, co tam się nawet się stało, ale... Mniejsza o to. Kolejny wampir, pomyślę. Póki co pas. Tak samo z lasami pas. O, rzeka. Rzeka, oczywiście, z chęcią. O co bym chciał, nie chciał, tak, rzeka zawsze będzie dobrym wyborem. I tak tam pustynia. Dobra, kolejny poziom. Fajne. Ale mam słabą regenerację. To definitywnie bardzo dobre. I teraz tak, pustynia. Rzeka. To coś. Oj, to jest okropne. Ale tak, stawiamy. Na wszelki wielki. Wioska, wioska, wioska. Niech będzie tutaj, bo czemu by nie? Cmentarz tutaj, czemu by nie? I zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobrze, że już mikstury się kończą. Okej, lasek. A ten lasek tutaj. I dobra. Wiecie, co jest w sumie najlepsze w tej sytuacji? Nieważne, co się stanie, i tak przeżyjemy. Nie stracimy, znaczy, nie tyle co przeżyjemy, co nie stracimy żadnych surowców. Mam tyle czaszek, że teraz po prostu... A nie, nie mam tyle, bo te czaszki jeszcze się liczą do tych gotowców. Więc tak. Zamiast walczyć z następnym bossem, raczej będę skłonny uciec. Bo jej raczej nie pokonamy. Jakkolwiek wygląda, że mamy dobrą pozycję i przewagę. Wiecie, wolę aż tak nie naginać swojego szczęścia. Więc tak, po prostu prawdopodobnie po tym lupie, jeśli nie dostanę czegoś naprawdę super, jakiegoś efektu lub przedmiotu, to mam po prostu pas. Definitywnie, lada moment się pojawi kłanka. Więc chyba lepiej będzie po prostu te dwa kawałki czasu odnieść i się cieszyć z tego, że udało się chociaż tyle, niż potem płakać, że o nie, straciłem je po raz kolejny, ja nigdy tego nie skompletuję, czy coś. Dobra, tak to też będzie odpowiedni czas na zakończenie odcinka, ostatecznie. Patrząc na to, ile czasu mi zostało, to te. Chciałbym sobie, ile czasu zostało, ile już ci to trwa. Jesteśmy na skraju śmierci, niestety. Ale nie będzie to wielki problem. A w sumie i tak mam jedno wskrzeszenie, które właśnie w tym momencie będzie zbawienne. Przynajmniej tak czuję.
fajnie było, gdybyś dostał trzeci kawałek? Oczywiście, że nie. Czemu miałbym dostać? Przecież to jest oczywiste, że gra mi nie dam. I tak już dużo dostałem. Na najbliższy rok mi to wystarczy. Według gry, czy coś. No cóż, wiecie co? Chyba z nimi sobie to pofarmię, nawet na niższych poziomach trudności. W sensie na drugim to najłatwiej będzie. A drugiego one się pojawiają. Teoretycznie, praktycznie nie wiem, jak to będzie. Ale dobra. Na minimalnym HP ciągle żyję, ale jednak żyję. I w tym momencie, z takim wynikiem... klikam retreat. Bo jednak nie chciałbym stracić tych dwóch kawałków. Inne rzeczy, które mam, też nie są najgorsze, więc retreat. Żywności nadal brakuje na ulepszenie tego. Natomiast wszystko pozostałe już mamy. I cóż, w tym momencie mógłbym zakończyć odcinek, jednak ze względu na to, że udało nam się osiągnąć sporo i w sumie mam dużo książek, one do niczego się nie przydają, pora odblokować informacje o pozostałych budowlach. Więc po raz kolejny, jeśli chcecie sobie zatrzymać i poczytać, proszę bardzo. Ja jednak nie będę się na tym skupiał. Ja po prostu odblokowuję jedno po drugim. I jak już będzie po prostu ogarnięte... to cóż, to już zakończymy epizod w sumie. Nie wiem, czy jest coś więcej do powiedzenia na ten temat. Dobra, tu jeszcze nadal jest jedna tajemnica. Jakby jeszcze coś z Bandit Campem można było zrobić albo coś. Ciężko powiedzieć. Ale dobra, 8 książek. A do skompletowania zostało nam jeszcze dużo. Czy nie aż tak dużo? Nie, dobra. Do skompletowania tego z nich zostało nam już prawie nic w sumie, jak tak patrzę. Przynajmniej z tych, które już znamy. Bo jak widać, tu są jeszcze jakieś dwie tajemnicze kombinacje. No i tu jedna rzecz, ale ją akurat dostaniemy przy alchemiku, to akurat jest oficjalnie pisane. I skoro tam udało się wszystko zrobić, to teraz może skupić się na kolejnych rzeczach, które mają jedną notatkę, a nie jeszcze tu. Tym razem chyba już wszystko, jeśli coś pominam, to wybaczcie. I opisy tym razem mogły niby tutaj czegoś, ale nie wiem, czy jest cokolwiek, co nie ma tu jeszcze opisu wykupionego. O nie, co ciekawe, wszystko to ma wykupione. Więc tak, tym razem, jako że przeciwnicy mają po 3 najczęściej, zacznijmy wykupywać informacje o materiałach. Wiem, że może to wydawać się trochę głupie, ale no. Więc po prostu tak. I na zakończenie oczywiście to. Z czasem resztę też. Przecież mam informację o Astral Orbie. I... najgorsze jest to, że to widzicie. Można zdobyć tylko z magicznych, kosmicznych wrogów, których najczęściej nie dostajemy. Jak dostajemy, to i tak nie wypada to wszystko. Ale dobra, starczy tego już naprawdę. Więc cóż, dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mimo wszystko. Bo ja bądź co bądź jestem bardzo zadowolony. I tak, następny odcinek będzie prawdopodobnie... powiedzmy sobie szczerze, podejściem do tego, żeby już przejść grę. Czy to się uda? Wątpię, bo jednak najpierw trzeba zdobyć tego alchemika i inne rzeczy. Bo ponoć bez tego to będzie ciężko, w szczególności bez lepszego gimnazjum. Nie wiem, co to jest takiego wielkiego poza kartą miasta, która oczywiście wydaje się być ciekawą mechaniką. Skoro wioski już są bardzo super przydatne, to wyobraźcie sobie, postawimy taką miasto na drodze. I co, ono będzie działało jak kilka wiosek naraz? Czy nie wiem, pozwoli nam wymieniać surowce na wyposażenie podczas podróży? Ja nie mam pojęcia, ale na pewno chciałbym się tego dowiedzieć czym prędzej, więc dobra. W tym momencie już dosłownie mówię. Dziękuję bardzo, no i do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej, hej.